No cześć, hej, Michał z tej strony, witam serdecznie. Słuchajcie, nie bez powodu kolejny raz czarno-biały film, dlatego czarno-biały, aby temat był jeszcze bardziej wyrazisty. Taki by nie był, jakby był kolorowy po prostu. Dzisiaj pół dnia wolnego, także mam czas na zrobienie, że tak powiem, jakiegoś takiego troszeczkę może dłuższego materiał. Słuchajcie, ława przysięgłych w stanie Minneapolis, w mieście Minneapolis, przepraszam, uznała we wtorek byłego policjanta Dereka Chauvina winnym w procesie o zabójstwo przestępcy i narkomana, jakby nie było pana Floyda. Aby decyzja była prawomocna, musiała ona zostać podjęta jednomyślnie. Temat gorący, temat, za którym mogę być oczywiście kolejny raz może mi YouTube pogrozić paluszkiem, także postaramy się tutaj, że tak powiem, demokratycznie, ładnie, delikatnie wszystko opowiedzieć, omijając troszeczkę, balansując pomiędzy słowami, tak aby algorytm po prostu wykiwać i zrobić w bambuko, i tak dalej, i tak dalej. Także sekundę się przygotuję się, jak tutaj algorytm YouTube'a w bambuko zrobić. I 12 ławników osiągnęło porozumienie co do trzech przedstawionych zarzutów po około 10 godzinach obrad w ciągu dwóch dni. Nie ujawniono ich nazwisk. Każdy wywoływany kolejno potwierdził swoją decyzję. Sędzia Peter Chali zapowiedział, że wyda wyrok o wymiarze kary w ciągu 8 tygodni. Chauvinowi grozi 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zarzuty są rozpatrywane oddzielnie, kara więc może zostać skumulowana. Były policjant był obecny podczas ogłoszenia decyzji. Został on natychmiast zakuty w kajdanki i wyprowadzany z sali sądowej. Z dala dobiegały głosy wiwatującego tłumu zgromadzonego w okolicy gmachu sądu. Ta sprawa jest punktem zwrotnym w historii Ameryki w kwestii odpowiedzialności organów ścigania i wysyła ona jasne przesłanie, które mamy nadzieję będzie wyraźnie słyszalne w każdym mieście i w każdym stanie, głosił cytowany przez stację CNBC oświadczenia Benny Crumpa, prawnika rodziny Floyda. Obrońca 45-letniego byłego policjanta Eric Nelson zwracał się w poniedziałek do sędziego o unieważnienie procesu. Motywował to wpływem środków masowego przekazu oraz polityków na decyzję ławy przysięgłych. Cytował m.in. demokratyczną członkinię Izby Reprezentantów Maxine Waters, która nawoływała protestujących przeciw brutalności policji do konfrontacji, gdyby Chauvin został uniewinniony. Adwokat wskazywał, że jego klient odwoła się od wyroku. Obrona twierdziła, że Afroamerykanin zmarł z powodu nadużycia narkotyków oraz wcześniej już cierpiał na chorobę serca i inne schorzenia. Powoływała 7 własnych świadków usprawiedliwiających postępowanie byłego policjanta. On sam odmówił zeznań, powołując się na swoje prawa wynikające z 5 poprawki do Konstytucji USA. Gmach sądu był otoczony betonowymi zaporami i drutami kolczastymi. Przed decyzją ławy przysięgłych, z obawy przed zamieszkami do miasta, wprowadzono ponad 3000 żołnierzy Gwardii Narodowej i funkcjonariuszy innych służb. Zastraszanie świadków przez BLM. Wandale z BLM wysmarowali czyjś dom świńską krwią. Sądzili, że należy on do policjanta, który złożył niepodobające się im zeznania w sprawie śmierci George'a Floyda. W domu mieszkał jednak ktoś inny. Było o tym dosyć głośno. Dziwne zachowanie przestępcy przed śmiercią. W sieci pojawiło się nowe nagranie, które pozwala zrozumieć, dlaczego policjanci byli zmuszeni do zastosowania tak ostrych środków wobec George'a Floyda, narkomana i kryminalisty, którego śmierć stała się zarzewiem rasistowskich zamieszek w USA i
tak naprawdę na całym świecie. Nagranie ujawniono w związku z procesem policjanta właśnie, który został oskarżony o spowodowanie śmierci. Tutaj będziecie widzieli cały czas screenshoty. Brat martwego kryminalisty powiedział: dziś znów możemy oddychać. Sprawiedliwość dla George'a oznacza wolność dla wszystkich, powiedział Pielonasi Floyd. Podkreślił, że walka z niesprawiedliwością toczy się jednak dalej i wyraził nadzieję, że teraz po decyzji ławy przysięgłych w Minneapolis będzie mógł już spokojnie spać. Dzisiaj znów możemy oddychać, powiedział, nawiązując do słów George'a Floyda przed śmiercią, który to mówił: nie mogę oddychać. Biden też się tutaj oczywiście wypowiedział. Ogłoszenie wyroku prezydent Joe Biden oglądał w Białym Domu. W przemówieniu ocenił, że decyzja przysięgłych może być wielkim krokiem naprzód w marszu po sprawiedliwość w USA. Z ubolewaniem zauważył, że takie werdykty zapadają w Stanach rzadko. Apelowałby nie zatrzymywać się. To było morderstwo w świetle dnia, które pokazało całemu światu systemowy rasizm, plamę na duszy naszego narodu, stwierdził Biden. Przed nim przemawiała Kamala Harris, pierwsza kolorowa osoba na stanowisku wiceprezydenta USA. Mówiła o uldze. Mimo to ból nie został uśmierzony. Wciąż mamy wiele do zrobienia. Przepraszam, kamera mi się... Nadal musimy reformować system, powiedziała, wzywając do przejęcia prawa mającego na celu skuteczniejsze zapobieganie policyjnym nadużyciom. Obama w werdykcie też oczywiście nie ośmielił się tutaj milczeć. Po decyzji ławy przysięgłych, która uznała byłego policjanta winnym zabójstwa Afroamerykanina George'a Floyda, były prezydent USA Barack Obama powiedział, że powiedział we wtorek, że jeden werdykt to za mało, by mówić o prawdziwej sprawiedliwości. Obama podkreślił, że potrzeba głębokich przemian i reform. Prawdziwa sprawiedliwość wymaga, abyśmy uświadomili sobie, że Afroamerykanie każdego dnia traktowani są inaczej, podkreślił były prezydent. Musimy przyznać, że miliony naszych przyjaciół, krewnych, współobywateli żyją w strachu, że ich następne spotkanie z policją może być ostatnim, powiedział. Jego zdaniem niezbędne są konkretne reformy, które przyczynią się najpierw do zmniejszenia, a później nawet do całkowitego wyeliminowania nierówności w systemie karnym. Dzisiejszy werdykt jest wprawdzie koniecznym krokiem naprzód, ale daleko niewystarczającym, stwierdził Obama. Moi drodzy, no faktycznie, rzeczywiście można odebrać takie wrażenie, no ja osobiście, patrząc dogłębnie, albo niezbyt dogłębnie, tak będzie bezpiecznie, na to zdjęcie, mogę śmiało stwierdzić, że George Floyd był niewątpliwie członkiem jednego jakiegoś, albo no, jednego z kółek różańcowych, i to naprawdę widać po nim, że to jest dobry, skromny obywatel, który po prostu no, nic złego nie zrobił i po prostu wracał z kościoła i go napadnięto. I myślę, że tak powinniśmy zacząć rozpatrywać tę sprawę. No cóż, moi drodzy, jeśli tak dalej pójdzie, to można się spodziewać tego, że wspaniałomyślny Joe Biden w ramach rehabilitacji ogłosi całkowitą amnestię dla opalonych, zaś następnym krokiem będą wypłacane odszkodowania, ale tym to wydaje mi się, że już zajmie się pani Kamala.